Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Honorata Nottur-Wta i zapraszam na prognozę. Dzisiaj będzie o nowiu Księżyca, o gigantycznym nowiu Księżyca, drugim nowiu, który nazywa się supernowiem w znaku Panny. Ten nów ma gigantyczną, potężną energię, ponieważ znajduje się aż 5 planet w tym znaku. Znak Panny jest znakiem mądrej, inteligentnej oceny i tutaj zbieramy żniwa, nie tylko z miesiąca sierpnia, ale już od wiosny. Warto sobie przemyśleć, co zasadziłeś w tym czasie, co zasadziłeś wiosną, co pielęgnowałeś przez cały czas, aby przede wszystkim w tym znaku, który jest także znakiem porządku, oddzielić ziarna od plewy, wyrzucić to, co jest niedobre, co jest nieprzydatne, tak jak na przykład byśmy zbierali owoce i te owoce, które się popsuły, które nie są pożyteczne, wyrzucić i zostawić tylko to, co jest zdrowe, co jest przydatne, co możemy dalej wykorzystać w naszym życiu. Teraz przy nowiu trzeba pomyśleć, na czym stoicie, co się opłaciło, co się nie opłaciło, co można dalej wykorzystać, a co jest bezproduktywne. W tym znaku podczas nowiu Księżyc łączy się razem ze Słońcem, jak podczas każdego nowiu, ale także znajduje się tutaj Mars i Mars jako energia, jako działanie jest takim motorem napędowym. On będzie zmuszał do inicjatywy, do działania, do przyspieszenia tempa, do koncentracji na priorytetach. On będzie nakazywał przede wszystkim, abyśmy nie w znaku Panny te plany, które stworzycie, to co chcecie, bo to jest nów, czyli zaczynamy coś nowego, aby coś stworzyć skomplikowanego, ale coś uprościć, aby uporządkować i aby ten plan, który wymyślicie, funkcjonował realnie, rzetelnie, bezproblemowo. W znaku Panny zajmujemy się także dniem codziennym, naszym zdrowiem, metodami i czynnościami pracy, energią dnia codziennego, rutyną, dzień codzienny. Tutaj także chodzi o nasze zdrowie, nastawienie do zdrowia, o relaksie, o odpoczynku. Jest to znak pracy, a więc trzeba wszystko tak zrobić, aby funkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku, ok, ale nie skomplikowanie, nie trudno, ułatwiając nam przede wszystkim jakość życia. Merkury dzień wcześniej przechodzi do znaku Panny i jest patronem tego znaku, czyli warto by było przede wszystkim pomyśleć o obowiązkach, pomyśleć o przyszłościowych planach. Mars podczas tego dnia nie ma dokładnej opozycji, ale będzie wszystkie planety znajdujące się, 5 planet, czyli i Merkury, i Słońce, i Księżyc, i Wenus będą ustawiały się naprzeciw Lilith, naprzeciw Neptuna, będą ustawiały się w trygonie do Urana, w kwadracie do Jowisza, w trygonie do Saturna i Plutona. A to jest potężna siła, którą możecie nie tylko przenosić góry, ale stworzyć przyszłościowe plany, które są na stałe. Znak Panny jest perfekcjonistą i tutaj on kładzie główny nacisk przede wszystkim na real, na rzetelność, na szczegóły. Naprzeciw leży znak Ryb, gdzie znajduje się Neptun. On jest także w swoim znaku, tak jak i Merkury, oraz Lilith. Ta czarna Lilith w znaku Ryb będzie się w następnym miesiącu łączyła, będzie się z Neptunem. I podczas tego nowiu warto jest energię znaku Panny połączyć, czy też stworzyć most harmonii ze znakiem Ryb. Znak Panny to są szczegóły, to są drobiazgi, to jest real, to jest rzeczywistość, to jest fakty, to jest coś, co możemy dotknąć namacalnie i zbadać, co to jest. Znak Ryb patrzy na całość. To jest coś, czego nie możemy złapać. To jest związane z uczuciem, to jest związane z wodą, to jest związane z naszą intuicją, to jest związane z czymś wyższym, co nie możemy objąć jakąś formą, regułą, paragrafem,
tak jak to kieruje się znak Panny i osztoka masa planet znajdujących się w tym dniu. Dodatkowo jest energia ognia aż 24, czyli przeważają przede wszystkim 5 planet w znaku Panny, Saturn i Pluton i węzeł karmiczny w znaku Koziorożca i Uran znajduje się w znaku Byka, czyli 24 punkty znaku Ziemi, potężna Ziemi i z trygonem, wielkim trygonem do Urana i do Saturna i do Plutona. Później jest jednak trygony Saturna znajdują się, bo Słońce i Wenus i Mars tworzą trygon do Saturna. To jest największy trygon, potężny trygon Ziemi, z którym możemy stworzyć naprawdę zabezpieczenia, stworzyć jasność, stworzyć klarowność. To jest na stałe, to jest nie do rozerwania. To jest Saturnem, który jest w Koziorożcu na następne 30 lat. Fix, to jest po prostu pewny. Znak Panny ma służyć innym. To szósty dom w horoskopie. Ma pomagać innym, być dla innych, ale nie chodzi tutaj o rozdawanie, nie chodzi tutaj o pozwalanie na to, ażeby ktoś inny Cię wykorzystywał. I w opozycji do Neptuna i w szczególności, ponieważ rozpoczyna się i już jest aktywny trzeci, ostatni, bardzo trudny kwadrat Jowisza do Neptuna, nie mamy tutaj zakładać różowych okularów, ale patrzeć na to, co jest i stworzyć tylko takie plany, coś, co chcecie rozpocząć. Może o czym już bardzo długo myśleliście, co ma być przede wszystkim rzetelne. Ta Lilith, nie stojąca jeszcze naprzeciw Wenus, ponieważ Wenus stoi na 11, no jest opozycja, tak? Czyli podczas tego dnia 11, dobrze, Lilith stoi na 13 stopniach, ale to już jest opozycja, to Lilith w znaku ryb kieruje się tylko emocjami, kieruje się tylko uczuciami, ona będzie protestować, ona będzie, nie będzie pozwalać na podleganie, na oszustwa, na kłamstwa, ale przede wszystkim, jeżeli w Waszych planach zabraknie uczucia, zabraknie tematów spirytualnych, zabraknie elementów kolektywnych, czy też to nie będzie związane z prawdziwymi emocjami i z prawdziwymi uczuciami. Pamiętacie, że Lilith była pierwszą żoną Adama i jest to symbol przede wszystkim składania ofiary, czyli rzucania wszystkiego, pozostawiania wszystkiego, jeżeli coś jest nieprawdziwe, jeżeli jest to związane przede wszystkim z podleganiem, z niesprawiedliwością, z niesprawiedliwym traktowaniem. Znak Panny jest znakiem uzdrawiania i tutaj mamy przede wszystkim wszystko uporządkować, mamy uporządkować swoje plany, swoje myśli, może uporządkować papiery, może siebie samego uzdrowić, w zależności od tego, w jakich domach dochodzi do tego nowiu w Waszym horoskopie, tutaj mamy zrobić porządek. Tutaj mamy te plany i swoje życie, tak jak gdyby wdrożyć na odpowiednie pory. Pomyśleć przede wszystkim o praktyczności danego planu, danego pomysłu, z wdrożeniem naszych uczuć, z elementami spirytualnymi, czyli tej czarnej Lilith, która stoi w opozycji do Wenus. Z opozycją tej czarnej Lilith do Wenus możecie sobie wyobrazić, że tutaj stoi czarny diabełek, tutaj stoi biały. Ten biały mówi: ostrożnie, uważaj, patrz, aby wszystko było dokładnie. Ta czarna Lilith mówi: no co ty, jesteś zaangażowany uczuciowo, jesteś zaangażowany emocjonalnie. Czy to jest sprawiedliwe, czy wszystko jest dokładnie, czy jest tutaj jakiś cel wyższy, tak? Czyli ta czarna Lilith będzie tutaj protestować i będzie pokazywać to, co jest, że tak powiem, to, co nie pasuje, co nie jest zgodne z Tobą, z Twoim uczuciem, z Twoim głosem wewnętrznym. Dlatego warto przede wszystkim wybrać te idee, te pomysły, te założenia, te plany, które naprawdę są autentyczne i zgadzają się z Twoim wnętrzem.
mamy masę, niesamowitą masę trygonów, wspaniałych aspektów. Jest to wyjątkowy nów, gdzie po raz pierwszy jest ten trygon do Urana, ponieważ Uran jest raz na 84 lata w byku, a to są inne wartości życia i potężny trygon do Saturna, Słońca, Księżyca, Marsa, Merkurego i te wszystkie planety, pięć planet, także Wenus, jest trygon Wenus, będą następnie przesuwając się dalej robić trygon do Plutona. Z trygonem Księżyca podczas nowiu do Urana to jest spontaniczność, to jest lekkość, to jest, że z łatwością będziemy otwierać się na nowe. To jest przede wszystkim przebicie się niekonwencjonalnie ze swoim pomysłem. Następnie trygon do Saturna i w kwadracie do Jowisza jest, że będziemy jasno i klarowno widzieli, to jest za dużo, to tutaj chyba przesadziłem, to jest nierealne, wybieram to, co stworzy mi jasne struktury, co daje mi pewność, co daje mi stałość. Merkury jest także w trygonie do Urana, a to są wspaniałe pomysły, to są oryginalne pomysły. To jest może związane z nawiązaniem świetnych współprac, wejście w świetne relacje. To są nagłe pomysły, to jest pomysłowy dobromir, nagłe ekspansje, burza mózgów, takich pomysłów, które jeszcze nie mieliście, z innymi wartościami, które można właśnie wykorzystać. To jest z Marsem w trygonie do Urana, to jest aktywność, to jest determinacja, to jest zdecydowanie, to jest motywacja, czyli samo Słońce i Księżyc z Marsem, czyli stellium w znaku Panny w trygonie do Urana i w trygonie do Saturna, to jest, że jesteśmy pewni, że jesteśmy zmotywowani, jesteśmy odważni, przechodzimy z taką ogromną aktywnością i inicjatywą, szybkie wejście w współpracę, szybkie wejście w kooperację, może związane z Merkurem, z wyjazdami, z nowymi pomysłami i ideami, ale także chcemy coś zrobić, mamy jakiś sens wyższy i nie boimy się przede wszystkim tego nowego. Są to super aspekty także, żeby podczas tego dnia wyrzucić ze swojego życia naprawdę to, co jest niepotrzebne, to, co jest jakąś mrzonką, tak? Czyli to, co sobie wyobrażaliśmy, a nie jest w tym momencie rzeczywiste, czyli też nie możemy to wdrożyć w życie, będziemy tu z łatwością porządkować, wyrzucać. Zauważymy, to jest potrzebne, to nie, z tego zrezygnujemy, nie, to nie. Mamy tutaj inny pomysł, który to zastąpimy. Ten jest bardziej praktyczny, ten jest bardziej rzetelny, ten da mi konkrety i zabezpieczenia. Tutaj łatwo wyznaczymy sobie po prostu cele, jesteśmy zdecydowani, idziemy tą drogą, albo nie idziemy, albo stwierdzimy, nie, ten plan, czy ta droga, czy ten pomysł nie jest moją drogą serca, nie jest związany ze mną, tak? Czyli w opozycji do Lilith możemy stwierdzić, tego nie czuję, tego nie chcę, nie jestem z tym związany, wybieram coś innego, tak? Czyli tutaj działamy przede wszystkim z ascendentem Skorpiona, wszystko albo nic. Wenus jest w trygonie do Urana. To są korzyści materialne, to są nagłe, spadające z nieba miłości, zakochania. To jest także początek nowych relacji romantycznych, tutaj gdzie się dobrze rozumiemy, tutaj gdzie się inspirujemy, tutaj gdzie sobie pomagamy. To są niespodzianki romantyczne, pieniądze i zupełnie inne wartości. Nowe wartości, przede wszystkim z Uranem, który znajduje się w znaku byka. Ze Słońcem w trygonie do Urana otwierają się nagle może drzwi dla niektórych, które do tej pory przez dziesiątki lat były zamknięte. Tutaj są szczęśliwe sploty wydarzeń, coś, co się pojawia nagle i nieoczekiwanie, prowadząc przede wszystkim do powodzenia. To są nowości, to jest nowoczesność i nagle jakieś sytuacje po prostu zmieniają się w pozytywnie, prowadząc nas do szczęścia i do spełnienia. Nagle pozytywne zmiany wydarzeń po prostu, które pomogą nam osiągnąć te plany, czy też te zamierzenia, które stworzycie.
Uran znajduje się w szóstym domu i w szóstym domu, domu Panny w Trygonie, do Słońca, do Merkurego, do Księżyca, do Marsa, jest przede wszystkim wcześniej, ta Wenus była wcześniej, jest przede wszystkim, że nie będziemy chcieli ten dzień, czy też pracę wchodzić w jakieś uzależnienia. Chcemy wolno decydować, chcemy sami będziemy wiedzieli, jakie formy pracy, jaką pracę, jak tworzyć sobie dzień codzienny. Chcemy być niezależni, chcemy być wolni, swobodni. Tutaj stawiamy także na nowoczesność, na progresywność, na inne nowoczesne metody działania. Pomyślimy na pewno o dniu codziennym, że podczas pracy także chcemy być zrelaksowani, chcemy tą pracę wykonywać z przyjemnością. Ma być to taka praca, którą lubimy, więcej przestrzeni na nas, dla nas, nasze, dla naszych decyzji i mamy robić przede wszystkim to, co nas interesuje. Ponieważ rozpoczyna się i jest aktywny ten kwadrat Jowisza do Neptuna, który później będzie aktywny i zamanifestuje się to przede wszystkim podczas pełni znaku ryb 14 sierpnia, można się tutaj spodziewać nowych relacji, nowych związków z czynnikiem przede wszystkim na real, czyli to są te pięć planet w znaku Panny, na tworzenie innych sposobów komunikacji, czy też innych sposobów współpracy, kooperacji, załóżmy, jeżeli chodzi o kwestie profesjonalne, czy też spółki, czy też jeżeli chodzi o relacje, będą to relacje czy partnerstwa bliskie, czy też zawodowe, oparte na wspólnych celach, na wspólnych zadaniach, na wspólnych tematach i będzie też temat bliskości i odległości, tak? Czyli to jest przede wszystkim ta Wenus w opozycji do Lilith. Ponieważ planety ustawiają się dalej w Trygonie do Plutona, idąc dalej, ogromna intensywność tych zadań, tego planu jest przede wszystkim związana z ogromną energią, która transformuje, która zmienia Ciebie, która może poprawić Twoje przede wszystkim sytuacje materialne, ale także kreuje Twoją postać, daje Ci pewność siebie, daje Ci motywację, podnosi Twoją wartość i tutaj jest naprawdę determinacja, tak? Czyli determinacja i ogromna, potężna siła, także, która poprawi przede wszystkim Twoje spojrzenie na samego siebie. Co dla wszystkich znaków zodiaków? Ten nów jest najlepszy przede wszystkim dla następujących znaków zodiaku. Dla Panny, Koziorożca, dla Byka, Skorpiona oraz Raka. Te znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście, na sukces. Z Trygonem Urana i z Trygonem Saturna w kwestiach profesjonalnych, w kwestiach miłosnych, w związkach będzie się rozwijać tutaj, będziecie szli do sukcesu, do zwycięstwa, do rozwoju własnej kreatywności. Jest to wspaniały, excellent, tak? Jest to brylantowy właściwie nów na długoterminowe plany, które doprowadzą do zabezpieczeń, do wspaniałych, ekscytujących współprac, czy też do wejścia w ekscytujące związki, nowy początek i rozwój Waszego potencjału, a także sukcesy materialne. Lew, Baran, Waga i Wodnik mogą liczyć na stałe sukcesy, jeżeli wybiorą przyszłościowe cele i wizje. Wy możecie przede wszystkim wykorzystać swoje pomysły do wszystkich planów, które są związane z pracą, ze zdrowiem, z poprawą sytuacji psychicznej, w kwestiach finansowych oraz rozwoju spirytualnego. Jowisz będzie Was inspirował i wykorzystajcie wszystkie elementy, wszystkie impulsy do wielkich projektów. Tutaj będziecie potrzebować zbierania informacji oraz swoich praktycznych zdolności i praktycznych aktywności. Strzelec, Ryba i Bliźniak mają ten w kwadratach i w opozycjach. Bardzo ważna jest ta spirytualna, wielka wizja, ale musicie pamiętać, że z opozycją Neptuna
z opozycją Lilith i z kwadratem Jowisza należy przede wszystkim tutaj, diabeł tkwi w szczegółach, tak? Czyli patrzeć na szczegóły, patrzeć na drobnostki, patrzeć na real, zadbać przede wszystkim o swój dzień codzienny. Warto jest skonfrontować się ze sobą, ze swoim ciałem, patrzeć, jak ciało reaguje, czy jestem zmęczony, czy wymagam, czy muszę stworzyć inny plan pracy, działania, zorganizować sobie inaczej dzień. Może właśnie potrzebuję więcej sportu, więcej jogi, za dużo sportu, za mało wypoczynku. To mogą być tematy związane ze spacerami, na przykład z naciskiem na odpowiedni styl, zdrowy styl życia, czy też odżywiania. Dodatkowo spróbujcie stworzyć sobie plan i ten plan, to wszystko, co postanowicie, ma być konsekwentnie, krok po kroku, z konsekwencją i z uwzględnieniem realności, przede wszystkim uwzględniony. Nie stresować się, nie robić nic na siłę, nie biegać, nie przesadzać, ale skupić się przede wszystkim na dokładnej, systematycznej, skrupulatnym planie. I jest przede wszystkim dla wszystkich, te plany, które będziecie teraz tworzyć, podnoszą Waszą motywację, są planami odbudowy, są w znaku Panny i jest to przede wszystkim zrobienie porządku, można powiedzieć, na każdym poziomie swojego życia i w tych domach horoskopu, tutaj, gdzie macie ten nów, można naprawdę osiągnąć sukces, jeżeli skupimy się na celu i zaakceptujemy plany oraz każdy szczegół i pozostaniemy do końca zdeterminowani przy wszystkich szczegółach, uwzględniając rzeczywistość i długofalowość. Każdy może tutaj się spodziewać długofalowych, stworzenia długofalowych zabezpieczeń i sukcesów. Ja dzisiaj bardzo dziękuję, życzę Wam wspaniałego nowiu, wspaniałych długoterminowych planów, czy to prywatnych, czy to zawodowych. Zapraszam do porad, zapraszam do konsultacji, numery kontaktowe są pod wideo lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Wszystkiego dobrego.